Michał Różyński, ekspert od operacji Market Garden, dzisiaj wielokrotnie przepytywany przez dziennikarzy, zapewne rano, w sprawie mundurów. Do filmu Bitwa Warszawska. Do filmu Bitwa Warszawska. Super temat, podobno świetny film. I wszystkie mundury z Hero Collection. Zdecydowana większość firmy Hero Collection z Poznania, z Debca. I dla aktorów pierwszoplanowych, i dla statystów. Jak to pani się nazywa? Natasza Rybańska. O! Dla niej też... Tak. Miała mundur, w którym, jak widać na filmie, obsługuje ciężki terenie maszynowy. Z tancerki rejowej przeprowadziła się w celowniczą cokieniu. Te perliste zęby. Tak, są po prostu zero sadzy. Dosyć starany makijaż. Ciężko było z mundurami generalnie, żeby jakoś to dobrać odpowiednio do epoki? Czy te mundury były zunifikowane wtedy? To jest taki czas dosyć kolorowy dla Wojska Polskiego, bo to jest wojsko, które ma w sobie mundury armii pruskiej i austriackiej i swoje mundury, i mundury francuskie. Amerykańskie, tak, bo to tak naprawdę wszystko, co było, a oporządzenie i uzbrojenie to już w ogóle jest koloryt i mozaika. Przy czym tutaj z lokalną dumą trzeba powiedzieć, że wojska wielkopolskie prezentowały się zdecydowanie najlepiej wtedy. Podobno było ich nawet słychać z daleka, jak szli, bo mieli na sobie tyle ekwipunku, podczas gdy ich koledzy z Galicji czy z dawnej kongresówki, no to nawet butów czasami nie mieli. Natomiast jeżeli chodzi o te mundury, faktycznie trzeba było troszkę tej pracy wykonać i popatrzeć, jak to wyglądało, żeby wyglądało i barwnie, ale zarazem też zgodnie z prawdą historyczną. Wy dostajecie później te mundury z powrotami? W zdecydowanej większości tak. Czyli można na przykład, nie wiem, dotknąć mundur Szyca? Akurat Szyca mundur kupiła produkcję filmu, natomiast... bo czasami w domu. Pewnie tak, natomiast czasami właśnie zdarza się tak, że te mundury artystów pierwszoplanowych gdzieś sobie produkcja filmu zastrzega, żeby zatrzymać, natomiast zdecydowana większość wraca właśnie do nas. Tak właśnie zastanawiałem się, jak bardzo się męczyli aktorzy na planie. Czy te mundury przyszły bardzo sfatygowane z powrotem, czy były takie... Przyszły dosyć zużyte, to i tak nie jest to, co robią specjaliści na filmach zachodnich. To są tam całe departamenty zajmujące się patyną mundurów. To są ludzie, którzy nic nie robią całe dnie, tylko wcierają to jakieś pasty, jakieś preparaty, które mają na celu. Myślisz, że tutaj też tak było? Jeżeli było, to było na znacznie gorszym poziomie, ponieważ mundur wracający przykładowo z dobrej produkcji zagranicznej wygląda, na pierwszy rzut oka nie idzie go odróżnić od munduru oryginalnego. On jest w środku nowy. Prawdopodobnie czasami raz założony, albo w ogóle nie założony. Natomiast spatynowany, nadszarpnięty, zużyty, zmatowiony, to jest kapitalna praca, to są arcydzieła. My się dopiero w Polsce tego uczymy i też często troszkę oszczędzamy na tym, a niepotrzebnie, bo daje to ogromny efekt i nie ma się co dziwić, że później filmy chociażby takie jak Szeregowiec Ryan czy Pacyfik wyglądają tak, jak wyglądają. Tak naprawdę nie mieliśmy w ogóle rozmawiać o Bitwie Warszawskiej, tylko o 67. rocznicy Bitwy o Arnhem. No i tutaj za kilka dni na Dokumanie, nie za kilka dni, jutro na Dokumanie pojawi się wywiad, w którym będziemy mówić między innymi o bitwie o Arnhem. Halo? Teraz halo. Dobra, dzięki.